W dzisiejszym materiale trochę posłuchamy, trochę popatrzymy na efekty świetlne, zobaczymy jak działa radio i czy w głośniku przydaje się latarka. Zapraszam, dużo do omówienia. Jak się domyślacie, głośniki do mnie trafiły od firmy Xblitz, no i oczywiście z tą firmą ten materiał powstaje. Myślę, że najlepiej jak od razu przejdziemy do sedna z tego względu, że no dużo tych głośników jest. Konstrukcje będą zbliżone, czyli funkcjonalność radio FM, odtwarzanie z dysku USB czy odtwarzanie z karty pamięci oraz łączność bezprzewodowa w systemie Bluetooth, jak najbardziej w każdym tym głośniku jest możliwa, tak więc to są cechy wspólne Będą one się różniły tym, że niektóre będą w formie takiego radio budzika, jak teraz widzicie, inne będą z dodatkowymi efektami świetlnymi, inne w formie takiego radia, w które też jest zbudowana latarka. Pierwszy model, który będę brał do ręki, to jest właśnie ten, który teraz widzicie i zobaczmy, jak on wygląda. Master One. Jeśli chodzi o zawartość zestawów tych głośników, będzie podobnie. Zawsze będziecie mieli dostępną pełną instrukcję i zawsze będziecie mieli dostępny przewód USB do ładowania. Głośniki oczywiście na czas transportu są zabezpieczone. Tutaj widzicie ten głośnik, który od spodu ma takie dość solidne gumowe nóżki. Od tyłu są dwa głośniki, jest włącznik taki hardware'owy, gniazdo ładowania, złącze na kartę microSD oraz złącze na pamięć USB. as B. Od góry mamy przyciski sterujące, we wszystkich tych głośnikach zarówno przycisk plus i minus służy do dwojakiego zastosowania, przełączamy sobie utwory, ewentualnie regulujemy głośność. Mamy z, z boku dwie membramy takie, które będą nam również dawały lepsze wrażenia odsłuchowe. Po uruchomieniu podświetla nam się wyświetlacz, widzicie całą masę różnego rodzaju kontrole i w zależności czy będziemy słuchać radia FM, czy będziemy korzystać z Budowanej pamięci, czy będzie łączność Bluetooth. Teraz automatycznie uruchomił się w systemie Bluetooth. Mamy wbudowany również termometr w ten, w ten głośnik. No trudno go nazwać głośnikiem, zegarem czy radiobudzikiem. Trudno powiedzieć. Ma funkcje takie jak. Klasyczny radiobudzik, mamy godzinę, mamy łączność bezprzewodową, odtwarzanie muzyki z pamięci, którą podłączymy, ewentualnie przez łączność Bluetooth. Kolejny model, Master 200, również widzicie zegar. Na górze będzie dużo przycisków sterujących. Parametry tych wszystkich głośników znajdziecie w linku, który tradycyjnie znajduje się w opisie filmu. Tak więc, jeżeli chcecie się już wybranym modelem konkretnie zainteresować, to odsyłam Was właśnie na stronę, do której jest link przewód USB, przewód AUX, ponieważ to urządzenie ma złącze AUX. Macie na górze 10 przycisków sterujących, przyciski do wyszukiwania, przyciski do programowania. Tak więc tutaj więcej możliwości i szybka możliwość dotarcia. Cały dół jest gumowy. Jeśli chodzi o tą obudowę głośnika, ona jest taka siateczka materiałowa. Z tyłu również podobne złącze, jak żeście widzieli poprzednio, tylko dodatkowym złączem jest złącze AUX i taki tryb też będzie mogli wybrać. Po uruchomieniu pojawia nam się zegar, ten zegar musimy manualnie nastawić i on potem już będzie sobie cały czas funkcjonował, nawet jeżeli urządzenie się rozładuje, to to podtrzymanie zegara będzie nam funkcjonowało. Uruchamia się w trybie bluetooth, u góry widzicie dużą ilość przycisków sterujących, tak więc możliwość zaprogramowania sobie stacji. Wyświetlacz jest czytelny, może tutaj na kamerze to nie do końca tak dobrze wygląda, ale uwierzcie mi, że realnie widać to lepiej i ta, 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 ta obudowa wykonana z takiej siateczki materiałowej zupełnie nam nie przeszkadza. Wszystkie te urządzenia mają możliwość odbierania radia FM, radia analogowego FM. Jak widzicie, te dwa modele, które już teraz Wam zaprezentowały, nie mają żadnej anteny zewnętrznej. Jest kolejny model, który będzie miał antenę teleskopową zewnętrzną, która pozwoli na e, lepszy odbiór fal UKF FM w trudnych warunkach. A w tych urządzeniach, jeżeli byłby problem z odbiorem, to należy podłączyć przewód USB. Po prostu wystarczy go zostawić podpiętego do głośnika, i on wtedy będzie. Pełnił funkcję anteny, aby dobrze odbierać stacje radiowe. Wyświetlacz oprócz funkcji wyświetlania godziny, będzie nam również wyświetlał poziom głośności, wybór źródła, czy w tym momencie, tak jak widzicie, przeszukiwanie pasma radiowego w celu znalezienia kolejnej stacji radiowej. 10 przycisków, które możemy sobie odpowiednio zaprogramować i zaprogramować tam 10 naszych ulubionych stacji radiowych. Kolejny model Masterbox, mówiłem, że w jednym jest. Antena do radia FM, i to jest właśnie ten model. I ponownie mamy przewód AUX, mamy możliwość odtwarzania z pamięci, i w zasadzie te same funkcjonalności, główne, które były w poprzednich modelach. W zestawie, razem z tym modelem, przewód USB i przewód AUX, bo taka funkcjonalność jest przez to urządzenie również obsługiwana. Jeśli chodzi o dodatkowy element, to jest pasek, który będzie służył nam do transportu na ramieniu tego urządzenia. Oczywiście jeżeli będziemy mieli taką potrzebę. Samo urządzenie wykonane jest z plastiku, takiego satynowego plastiku. Na górze przyciski sterujące, jak widzicie, wbudowane dwa głośniki od spodu duże nóżki, na nich są takie taśmy zabezpieczające, tak więc trzeba je zdjąć i widzicie, że z jednej strony macie dodatkową latarkę, tak więc oprócz tego, że macie te funkcjonalności, o których poprzednio mówiłem, to macie jeszcze wbudowaną latarkę. Jest rączka, jest antena. Rączka jest zabezpieczona na czas transportu taką gąbką i jak widzicie przycisk włącznika złącze do ładowania wszystkie złącze do ładowania są w formie micro USB wejście AUX wejście na pamięć USB oraz wejście na kartę Pamięci. Do sterowania mamy 5 przycisków i tak jak powiedziałem, dwojaka funkcjonalność, np. przełączanie piosenek i regulacja głośności, zmiana trybu, czyli wybieramy sobie z którego wejścia będziemy korzystali oraz przycisk pauza i Play. Dodatkowo w tym modelu jest przycisk, który będzie nam uruchamiał latarkę. Kolejny model to Master Evo i tutaj wchodzimy z tymi funkcjonalnościami głównymi, czyli radio FM, łączność bezprzewodowa, obsługa pamięci, ale dodatkowo nam dochodzą efekty świetlne. Są diody RGB w tym urządzeniu zainstalowane i będą mogły one nam umilać odtwarzanie muzyki czy słuchanie audycji właśnie albo powiązanymi z tym efektami. Czyli w rytm muzyki albo takimi po prostu innymi zdefiniowanymi kilka takich efektów to urządzenie posiada. W zestawie z tym głośnikiem mamy przewód USB oraz AUX, jak widzicie dwie dodatkowe membrany, na tyle widać dwa głośniki, pięć przycisków sterujących. Dłuższe przytrzymanie będzie uruchamiała nam, nam ten głośnik, tak więc takie chwilowe nie zadziała, trzeba przytrzymać dłużej i wtedy głośnik się włączy. I tradycyjnie pierwsze uruchomienie, on jest w trybie parowania Bluetooth. Jak widzicie od razu pojawia się efekt, pomimo tego, że nie jest podłączona żadna muzyka to ten głośnik już zaczyna nam mrugać. Mamy przycisk oznaczony światełkiem, który będzie nam pozwalał na zmienienie efektów, które ten głośnik będzie jak gdyby wizualnie nam prezentował. Ten, który się teraz nie świeci, to jest efekt, który jest w rytm muzyki oraz mamy też możliwość absolutnego wyłączenia tych efektów, czyli głośnik jest tylko i wyłącznie głośnikiem i nam nie świeci. Wiadomo, kiedy jesteśmy gdzieś na zewnątrz i kiedy jest słońce, no to te efekty nie nie są nam do końca potrzebne, a na pewno będą one wpływały na to, że bateria będzie funkcjonowała nieco krócej. Na urządzeniu 5 przycisków sterujących, oraz pod klapką jest dodatkowe złącze AUX, karty pamięci, karta USB, pamięć USB oraz gniazdo ładowania. Kolejny Master Go i te same funkcjonalności radio FM, Bluetooth, odtwarzanie z karty pamięci oraz z pamięci USB. No, i tutaj w tym głośniku są efekty wizualne. Jak widzicie, głośnik również jest taką osłonką z materiału, od spodu jest membrana. Mamy Trzy nóżki gumowe, ściągamy z nich zabezpieczenie tak, żeby one przestały być liskie i żeby nam poprawnie stabilizowały ten głośnik. Wykonana jest z materiałowej siateczki taka osłona w tej dolnej części głośnika. Na górze mamy półprzezroczysty plastik, który będzie skrywał nam diody, które będą nam generowały efekty wizualne, czyli dół będzie grał, a góra będzie nam świeciła. Na górze pięć przycisków sterujących oraz dioda, Kontrolna dioda będzie nas informowała w przypadku każdego z tych głośników o procesie ładowania, ewentualnie o procesie końca zbliżającego się energii w baterii. Dłuższe przyciśnienie, przyciśnięcie uruchamia głośnik. No i mamy przycisk, którym będziemy mogli przełączać się pomiędzy poszczególnymi efektami i w zależności od naszego nastroju i tego, co chcemy zrobić, będziemy mogli sobie tutaj dostosować ten efekt wizualny do naszych potrzeb. X Blitz Master X to kolejny model i tu podobnie wbudowane radio FM, obsługa karty pamięci oraz pamięci USB, łączność bezprzewodowa Bluetooth i dodatkowym elementem są efekty wizualne. Taki paseczek do łatwego przenoszenia, on jest wykonany z metalu, ta taka siateczka metalowa, jak widzicie tutaj w zestawie Aux karty pamięci, ładowanie i pamięć USB. Jeżeli jest AUX, no to oczywiście w zestawie był również przewód AUX oraz przewód USB. Tutaj pod tą siateczką znajduje się dodatkowa membrana oraz znajdują się tam diody, które będą nam generowały efekty świetne. I tak jak w przypadku innych głośników, które mają te efekty świetlne, będziemy mogli za pośrednictwem przycisku wybierać, który efekt, z którego efektu byśmy chcieli skorzystać. Oraz możemy również ten efekt, tak jak w przypadku innych głośników z, z efektami świetlnymi, zupełnie ten efekt wyłączyć. Kolejny XBlitz Master Pro, i tutaj też mamy efekty świetlne, jako ten motyw przewodni, i to samo, co żeśmy mieli: radio FM, łączność budów, obsługa karty pamięci, obsługa USB, złącze AUX, czyli w zestawie będziemy mieli zarówno przewód AUX, jak i przewód USB. Wykonany, tak jak widzicie, jest ta osłona z tej siateczki materiałowej plus tutaj gumą są zasłonięte gniazda, które będą nam umożliwiały podłączenie zewnętrznych elementów. Obudowa taka półprzezroczysta. Można zerknąć, co tam się w środku dzieje. Pięć przycisków sterujących. Jest i membrana, gumowa podstawa. Tak więc będziemy go mogli postawić w pionie. Może też leżeć w poziomie. To już w zależności od naszych upodobań. Mamy również taką opaskę na rękę do przenoszenia. Druga Strona to również membrama, i jak za chwilę zobaczycie, te membramy również będą się świeciły. Dusze przytrzymanie uruchomienie warto też yy, wspomnieć, że tych głośnikach mamy również mikrofon, tak więc możemy z nich korzystać jako z zestawu głośno mówiącego do prowadzenia rozmów telefonicznych. Jak widzicie, półprzezroczysta obudowa nam pokazuje efekty świetlne zarówno góra jak i dół, czyli membramy. Również nam te efekty świetlne będą generowały. Teraz pokazuję wam głośnik w pełnym oświetleniu. W momencie, kiedy jest już zmierzch i jest ciemno, no to oczywiście te efekty będą lepiej widoczne. I wygląda to całkiem, całkiem sympatycznie, całkiem fajnie. Kamera nie oddaje, myślę, tak jak żywe są te kolory, ale wszystko wygląda jak najbardziej ok. Nastąpiło podłączenie tych wszystkich głośników do mojego telefonu, i nastąpił proces dość długotrwałego odsłuchiwania. Zrzućmy okiem na czas pracy na baterii, łączność Bluetooth, włączone efekty. Wiadomo, gdzie efekty to będzie nieco krótszy czas, i tutaj głośnik na takiej. No, głośności nie maksymalnej, ale średniej, dobrze słyszalnej, pracuje e, około 6 godzin, a głośnik ten, w którym jest zegar, tu jest trochę mniejsze, zużycie energii, pracuje prawie 8 godzin. Przygotowałem Wam również nagranie, bo zawsze mnie ciśniecie, że jak jest głośnik, to powinien być odsłuch takich głośni takiego głośnika, tak więc przygotowałem Wam odsłuch ze wszystkich głośników, zrealizowany w ten sam sposób, mikrofon zewnętrzny, specjalnie jest naklejony kawałek taśmy e, na bla e, żeby w tym samym miejscu stawiać poszczególne głośniki, ale jak sami rozumiecie, zniekształcenia powodowane przez mikrofon, potem obróbka cyfrowa, potem kompresja YouTube'a i potem wasz głośnik w waszym urządzeniu, na którym będziecie to e, e, słuchali, no pewnie nie odda tego, jak wygląda to realnie. Tak więc zawsze zachęcam do odsłuchiwania takich urządzeń gdzieś już w markecie, w sklepie, żeby sobie samemu wyrobić własne zdanie. Dodatkowo podczas korzystania z tych głośników zauważyłem, że jeżeli odtwarzacie muzykę z pamięci, bądź to USB, bądź to z karty pamięci, ewentualnie z radia FM, to ta muzyka idzie nieco głośniej niż ta, którą odtwarzam przez moduł bezprzewodowy Bluetooth. I teraz jakość reprodukowanego dźwięku, to na pewno się domyślacie, że nie są to urządzenia audiofilskie, ponieważ cenowo są to naprawdę w atrakcyjnej półce cenowej ulokowane urządzenia. Tak więc powiedziałbym, że one reprodukują głównie ten Środek nie ma jakiegoś niskiego basu mocnego, nie ma ani jakichś super rozbudowanych wysokich, ale zazwyczaj są to konstrukcje jednoprzetwornikowe, no i tutaj trudno się spodziewać, że będzie z takiego niewielkiego głośnika uderzenie basu, które spowoduje popękanie szyb w oknach zapraszam zatem do słuchania tego, co przygotowałem.